Spróbujemy też zrekonstruować tę blaszkę z zakończenia naszyjnika. To pięknie zdobiony fragment zakończony niegdyś z jednej strony uszkiem, łączący się z podobnym zakończonym haczykiem. A tu widzimy sztabkę srebra, przeciętą na pół i dalej jej rekonstrukcję. Te niepozorne druty to w rzeczywistości fragmenty misternie plecionych naszyjników, z których niektóre mogły mieć nawet grubość palca. Wszystkie te elementy, typowe dla wczesnośredniowiecznego skarbu, do dziś, mimo ich zniszczenia, zachwycają precyzją i pięknem wykonania. Skarb z Rogoźna, tajemnicze miejsce nad brzegiem Wełny, to nie jedyna z historycznych zagadek związanych z tym miastem. Odczytujemy historię miasta ze sposobu jego ulokowania między jeziorem od wschodu i rzeką Wełną od północy, między dwiema dawnymi przeprawami, które znajdowały się gdzieś w miejscach obecnych mostów. Historię można tu zresztą odczuć na każdym kroku. Widać ją w zachowanym układzie ulic Starego Miasta, w architekturze i jej detalach, a nawet w napisach wychodzących gdzieniegdzie spod tynków. Jesteśmy nad jeziorem Rogozińskim, w miejscu, gdzie wpada do niego Wełna. To jedno z najistotniejszych dla historii Rogoźna, najwcześniejszej historii Rogoźna miejsc. Po mojej stronie lewej bardzo niepozornych kilka budynków. W tym miejscu znajdować się miał gród kasztelański. Niespodziankę niesie nawet to miejsce, zdawałoby się oczywiste. To rynek Starego Miasta w Rogoźnie. Ale czy na pewno jest to rynek średniowiecznego Rogoźna? Był rok 1590, kiedy specjalnym przywilejem władze miasta pozwoliły jednemu z kupców wybudować murowany dom w Rogoźnie. To był jedyny murowany dom aż do początku XIX wieku. Znaleźliśmy ten dom. Dokładnie w tym najmniej chyba ciekawym zakątku Starego Miasta w Rogoźnie. Tylko jest jeden problem. Ten dom stał przy rynku. Wiemy to dokładnie ze źródeł pisanych. W tej chwili możemy zobaczyć, że stoi w sektorze zabudowy. Wskazywałoby na to, że tutaj rzeczywiście, tutaj gdzie są zbudowane te budynki, był rynek średniowiecznego Rogoźna. Średniowieczna chata, ale ustawiona poprzecznie do rynku. Zupełnie innej osi niż zabudowa reszty. Pytanie, czy rzeczywiście rynek, który znają rogoźnianie, który znają turyści, to jest rynek Starego Miasta w Rogoźnie. Nie jestem mieszkańcem Rogoźna, dlatego trudno mi opowiadać o szczegółach, ale znam Rogoźno z takiej perspektywy, z jakiej nie zna go nikt. Jako archeolog prowadziłem kilka lat temu nadzór nad kanalizacją, która była tu wykonywana. Widziałem wnętrze Rogoźna w każdym właściwie miejscu w obrębie Starego Rynku. W sumie 30 kilometrów wykopów, w których archeolog mógł po raz pierwszy zapoznać się z historią tego miasta. Rogoźno, ze względu na swą historię, warte jest niewątpliwie gruntowniejszego poznania, a kryje przecież także mroczniejsze tajemnice.
gdzieś tu, w Środę Popielcową 1296 roku, Brandenburczycy zamordowali polskiego króla Przemysła II. Ale to już historia na całkiem inny film.